Zbigniew Zając, Telewizja Fightime, Akademicki Związek Sportowy. Jesteśmy na Akademickich Mistrzostwach Polski w koszykówce 3x3. No i cóż, jak nie tu spotkać drugiego trenera reprezentacji Polski, pana Kazimierza Rozwadowskiego. Witam. Dzień dobry. Mieliśmy przyjemność przed chwilą komentować Akademickie Mistrzostwa Polski, mecze o miejsce trzecie i finały. Zaskoczony tymi rozstrzygnięciami, tymi drużynami, które były w finale? Drużynami w finale w żaden sposób. To tak chyba to byli faworyci, zresztą widząc jaki jest układ w tabeli, tak można było się spodziewać. Aczkolwiek sam wynik finału może być dla niektórych zaskoczeniem. Pewnie Politechnika Opolska była wyżej stawiana, zresztą patrząc na ranking całego zespołu Politechniki, to byli wyżej rozstawieni, no ale UMCS w przekroju całego turnieju pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony, no i zasłużył na to zwycięstwo i wygrał. Reprezentacja narodowa niedawno awansowała do Igrzysk Olimpijskich. No właśnie, jakie w tej chwili plany na najbliższe tygodnie? Bo no, tak naprawdę do Igrzysk zostało już niewiele czasu. Tak, już niedługo zaczniemy przygotowania. Szczegółów jeszcze nie chciałbym zdradzać, bo to się może wszystko zmienić. Chcemy powtórzyć ten cykl przygotowań, który robiliśmy przed kwalifikacjami. Okazał się on skuteczny, więc tu wiele co zmieniać nie musimy. Także czekamy i czekamy z niecierpliwością na to, żeby zacząć się przygotowywać. Koszykówka 3x3, biorąc pod uwagę sport akademicki, młoda dyscyplina, bo dopiero drugie Akademickie Mistrzostwa Polski, no ale nie jest to dyscyplina, która by nie była znana. Brązowy medal, Mistrzostw Świata na koncie Polaków. No właśnie, jak można by spojrzeć na ten rozwój dyscypliny? Bardzo się prężnie w Polsce rozwija. Kiedy ja zostawałem trenerem reprezentacji U23, to nasza reprezentacja była sklasyfikowana w tej właśnie kategorii na miejscu 32 bodajże. W tej chwili jest czwartą reprezentacją na świecie. Przyjeżdżam z chęcią na te zawody tutaj akademickie. No i wygląda na to, że nawet zawodnicy z tych właśnie tutaj zawodów będą reprezentować nas, a czekają nas bardzo ważne turnieje Ligi Narodów czy Mistrzostwa Świata. No i to tak w planach mam paru tych chłopaków. Nie będę jeszcze o nich mówił, ale pewnie ktoś się znajdzie w reprezentacji. Jasno wypowiadacie się o tym, że jedziecie na Igrzyska Olimpijskie po złoty medal. Przechwałki czy też konkretna kalkulacja? Żaden z zespołów, który przyjeżdża na turniej, nie przyjeżdża po to, żeby go przegrać. Więc z założenia my musimy być nastawieni na to, że chcemy wygrać, a mamy ku temu naprawdę duże przesłanki. Do turnieju olimpijskiego nie zakwalifikowało się kilka bardzo silnych reprezentacji. My jesteśmy, przypomnę, tak jak zresztą pan redaktor wspomniał, trzecią drużyną na świecie. Jak będąc trzecią drużyną nie myśleć o tym, żeby chcieć być wyżej? No to jest naszym obowiązkiem. To, że zakwalifikowaliśmy się do Igrzysk Europejskich jest niewątpliwie sukcesem, ale tylko takim przystankiem w drodze, którą chcemy osiągnąć. I od początku wszyscy wpajamy zawodnikom to, że mamy walczyć o złoto, oni są tak nastawieni, też zresztą niejednokrotnie to mówią w wywiadach. Także jedziemy naprawdę mając chrapkę, żeby zdobyć najwyższe cele. Omówmy jeszcze przez chwilę reprezentantów, którzy zdobyli kwalifikacje. No po kolei nazwisko i jakaś mocna strona danego zawodnika. No zaczniemy chyba od trenera głównego, Piotra Rękiela. Jest on też pracownikiem Politechniki, miał tu wystąpić na Akademickich Mistrzostwach Polski, także myślę, że nasza reprezentacja by była jeszcze mocniejsza. Tu mówię o Politechnice Gdańskiej. Także on jest trenerem reprezentacji, odpowiedzialny za dobór składu i określenie przygotowań. A zawodnicy to Przemek Zamojski, który jest świetnym strzelcem, świetnym obrońcą. Niektórzy sugerowali nawet, że to on powinien zostać MVP całego turnieju kwalifikacyjnego. FIBA podjęła inną decyzję. My oczywiście uważamy, że to była błędna decyzja, bo Przemek zasłużył jak najbardziej na to. Naszym liderem jest Michael Hicks, niesamowity strzelec, człowiek, który może oddać rzut z każdej pozycji i z każdej pozycji trafić.
Do tego jest Szymor Duch, najwyżej rozstawiony zawodnik naszej reprezentacji w rankingu światowym. Jest to zawodnik, który dysponuje również świetnym rzutem. Bardzo inteligentny gracz, który potrafi się dostosować do każdych warunków panujących na boisku. No i czwartym zawodnikiem, takim od czarnej roboty, niesamowita siła fizyczna, niesamowita determinacja i również świetny rzut, to jest Paweł Pawłowski. Także mamy czterech takich gladiatorów. Kiedyś Przemek Zamojski wspomniał, że z tymi chłopakami to można walczyć o wszystko, bo to są niesamowite walczaki. No i to jest prawda. Czyli czekamy teraz na medal olimpijski. Wierzymy, że ze Złotego Kruszcu. No ale tutaj na Akademickich Mistrzostwach Polski też był plan Politechniki Gdańskiej, której jest trener trenerem, na złoty medal. Nie udało się. No właśnie, podsumowanie tego startu Politechniki Gdańskiej na Akademickich Mistrzostwach Polski. Przegraliśmy mecz o wejście do czwórki z późniejszym mistrzem Polski. Udało im się zrewanżować za poprzedni turniej, mówię o UMCS-ie. Wygraliśmy w zeszłym roku z nimi w finale, teraz oni nas pokonali w drodze do półfinału. Myślę, że to, co mogliśmy wygrać, wygraliśmy, to, co się udało przegrać, no niestety były szanse, mieliśmy swoje możliwości, nie do końca je wykorzystaliśmy, ale jestem bardzo zadowolony z chłopaków, z ich postawy, z tego, jak grali mądrze, jak grali naprawdę fizycznie bardzo, bardzo mądrze, silnie, także oceniam tak z perspektywy, że to jest naprawdę bardzo dobry turniej w naszym wykonaniu. Oczywiście chciałoby się go wygrać, ale jeżeli nie mogliśmy wygrać, to też musimy się cieszyć z tego piątego miejsca, które mamy. Zabrakło Piotra zdecydowanie. Może w przyszłym roku przyjedzie i wesprze Politechnikę Gdańską. No a my czekamy na te kolejne sukcesy reprezentacji Polski w koszykówce 3x3 i w jeszcze większym rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Miło by było. Mam nadzieję, że te słowa się spełnią i do zobaczenia za rok. A może nie za rok, może wcześniej. Bardzo dziękujemy. Moim Państwa gościem był sympatyczny i świetny trener, drugi trener reprezentacki Polski, Kazimierz Rozwadowski. Bardzo dobrze. Dziękuję.